Wydawnictwo Fabryka Słów przedstawia. Krzysztof Haladyn. Horda. Czyta Andrzej Ferenc. Produkcja Audioteka. Moim teściom. Rozdział pierwszy. Nuklearnej zimy miało nie być. Na długo przed ostatnią wojną naukowcy prowadzili symulacje, pokazywali wykresy i udowadniali, że nawet użycie wielu bomb atomowych nie spowoduje wzniesienia w powietrze tak dużych ilości pyłów, by mogły zakryć słońce i obniżyć temperaturę na ziemi na wiele lat. Inni naukowcy z kolei twierdzili, że do ostatniej wojny w ogóle nie dojdzie. Ludzie byli cywilizowani, Nauczeni wcześniejszymi doświadczeniami i po prostu zbyt mądrzy, aby przy okazji rozwiązywania konfliktów zupełnie zniszczyć własną planetę. Śnieżny królik nie był mądry, nie wiedział nic o naukowcach, symulacjach i ostatniej wojnie. Nie wiedział pewnie również, że za chwilę zginie. Kicał spokojnie pomiędzy zaspami w parku południowym, szukając wystających spod śniegu badyli. Zbyt mała puszka mózgowa nie pozwalała mu myśleć o niczym innym niż tylko o przetrwaniu. Mój mózg był znacznie większy od króliczego, ale i tak zaprzątały go głównie myśli dotyczące przeżycia. Królik zniknął na chwilę za zaspą, aby zaraz pojawić się z drugiej strony. Zatrzymał się tyłem do mnie i stanął słupka, wziąłem głęboki wdech, napinając łuk. Długo uchy węszył i kręcił łebkiem na boki. Wziąłem niewielką poprawkę na wiatr, i zwolniłem cięciwe. Ciche brzęknięcie i ułamek sekundy później w przeszytym ostrym grotem mózgu królika zgasły wszystkie myśli. Podszedłem do zdobyczy i wyciągnąłem strzałę z cichym mlaśnięciem. Krótkim myśliwskim nożem wypatroszyłem futrzaka, zostawiając wnętrzności w kałuży krwi na śniegu. Jedna śmierć, i choć mały fragment tego pomalowanego martwą bielą krajobrazu zyskał trochę koloru. Miałem nadzieję, że przed wieczorem zapach zwabi jakiegoś padlinożercę. A ja będę tu na niego czekał. Schowałem królika do plecaka i odszedłem, ostrożnie przestawiając rakiety śnieżne. Zaczaiłem się kawałek dalej. Koło prawie czterometrowego pomnika Chopina wyniszczony suchotami kompozytor zupełnie obojętny na moją obecność, patrzył na okryty białą szatą park. Leżąc na śniegu w białym kombinezonie, nie wyróżniałem się na jego tle. Czekałem około dwóch godzin. Robiło się coraz ciemniej i zimniej. Stale ruszając palcami w rękawicach, starałem się utrzymać krążenie, żebym mógł szybko napiąć cięciwe. Zaczynałem już tracić nadzieję i myśleć o powrocie do domu, kiedy zobaczyłem skradającego się między drzewami szarego lisa. Ta odmiana pojawiła się krótko po nastaniu tej długiej zimy. Widać kreacjoniści jednak nie mieli racji. Nie ma już Boga, który mógłby tworzyć nowe rasy zwierząt. Bogowie spłonęli w atomowym ogniu, złapali jakieś paskudztwo od broni biologicznej, lub zwyczajnie zamarzli w pierwszych, najtrudniejszych latach mrozów. Przetrwały gatunki, które potrafiły szybko dostosować się do nowych warunków. Roślinożercy, umiejący przeżyć, ogryzając pokryte śniegiem ledwie wegetujące drzewa i zeskrobując nędzne porosty, oraz drapieżniki, regularnie trzebiące ich populacje. Kiedyś fantazjowałem, że może z północy, przez zamarznięty Bałtyk, przywędrują do nas renifery. Ale nigdy żadnego nie spotkałem. Liz wydawał się wiedzieć o bogach mniej więcej tyle co królik o naukowcach. Węsząc i uważnie, rozglądając się na boki, zbliżał się do kupki wnętrzności. W szarzejącym świetle zapadającego zmierzchu ledwie odcinał się na śniegu, ale śledziłem go uważnie. Czekałem, aż dojdzie do przynęty i zacznie jeść. — Będzie wtedy najmniej czujny i nie powinien zauważyć, że wstaje. Dotarł do rozsypanych trzewi, powąchał i zaczął je łapczywie pożerać. Cicho podniosłem się na nogi, napiąłem łuk. Zwierzę stało bokiem do mnie, mierzyłem w okolice przedniej łopatki. Wypuściłem strzały, ale... Poszła zbyt nisko i wbiła się w ziemię tuż przy pysku padlinożercy. Przerażony lis uciekł, wlokąc za sobą po śniegu trzymane w paszczy jelita. Klnąc pod nosem, podszedłem zabrać strzałę. Koniec polowania na dziś. Króliki dwie wiewiórki będą musiały wystarczyć. Ruszyłem w stronę domu na skróty przez zamarznięty staw. Jako dziecko często zimą przychodziłem tu na łyżwy. Dziś przemierzałem tafle w rakietach śnieżnych. Mimo trwających od wielu lat mrozów, nikt już nie jeździł tu na łyżwach. Wyszedłem z parku południowego, który już dawno temu zacząłem uważać za swój teren łowiecki. Postanowiłem wrócić okrężną drogą przez osiedle domków jednorodzinnych. Często włamuję się do mijanych domów i mieszkań w poszukiwaniu wszystkiego, co może się przydać. Większość tych miejsc została już dawno splądrowana, ale niekiedy udaje mi się jeszcze znaleźć coś przydatnego. Ostatnio muszę jednak chodzić coraz dalej, w najbliższym sąsiedztwie już wszystko spenetrowałem. Mój wybór padł na dużą poniemiecką willę, stojącą pomiędzy dwoma wypalonymi do fundamentów domami. Nie mam pojęcia, jak udało się jej uniknąć pożaru. Może stara ceglana konstrukcja była bardziej odporna na ogień. Ostrożnie obszedłem budynek dookoła, żadnych śladów ludzi ani niczego innego. W ogrodzie z tyłu domu skrzypiała cicho Zardzewiała huśtawka poruszana zimnym wiatrem Frontowe drzwi okazały się otwarte Zwykle to zły znak Dom pewnie został już dokładnie wyczyszczony Powietrze w środku śmierdziało Lekko starym kurzem Podłogę na parterze zalegały śmieci Szczątki ubrań, kawałki porozbijanych mebli Puste opakowania po żywności. Górne piętro wyglądało równie nieciekawie. W kącie sypialni, przy resztkach bardzo starego ogniska, leżały dwie skulone, zamarznięte postacie. Chyba matka z dzieckiem, obciągnięte siną skórą czaszki, wyszczerzone zęby, dłonie zaciśnięte w pięści. Normalny widok w dzisiejszych czasach. Zmumifikowane zwłoki zostaną w domach aż do nadejścia wiosny, o ile kiedykolwiek nastąpi. Postanowiłem przeszukać jeszcze piwnicę. Pod nogami chrupnęła mi warstewka lodu. Zapaliłem latarkę i z lekkim zaskoczeniem zauważyłem w niej wmarznięte owoce. Pewnie zawartość rozbitych słoików z domowymi kompotami, zrozumiałem. Niestety owoce nie nadawały się już do jedzenia. Omiotłem światłem latarki całe pomieszczenie i podszedłem do przeciwległej ściany. Stała tu szafka, prawdopodobnie na przetwory, którą chciałem połamać i zabrać ze sobą drewno na ognisko. W dolnej części mebla zauważyłem niewielkie drzwiczki z zamkiem. Gdy je wyłamałem, moim oczom ukazał się prawdziwy skarb. Cztery butelki, dwie wypełnione zamarzniętym winem, jedna gęstawą whisky i jedna czystą wódką. Szczęśliwy jak prosie w deszcz, chociaż ani prosiąt, ani deszczu już dawno nie widziałem, spakowałem łupy do plecaka. Połamałem szafkę na kawałki, drewno związałem sznurkiem i zarzuciłem sobie na plecy. Na zewnątrz było już niemal zupełnie ciemno, ale nie używałem latarki. W świecie pokrytym śniegiem, widoczność nawet w nocy nie jest najgorsza. Temperatura wyraźnie spadła. Mój termometr wskazywał minus czternaście. Nocą ochłodzi się bardziej do minus dwudziestu, ale i tak było nieźle w porównaniu do pierwszych lat po ostatniej wojnie, kiedy mrozy sięgały minus czterdziestu, a słońca prawie nie było widać. Nawet śnieg padał wtedy czarny, zaczęło pruszyć, więc szybkim krokiem ruszyłem w stronę domu. Miałem do przejścia jeszcze około pięciuset metrów. Mieszkam w okolicy skrzyżowania Ślężnej z Wajgla. Ze względu na bliskie sąsiedztwo Instytutu Immunologii oraz Szpitala Wojskowego, czy raczej tego co z niego zostało, nie jest to może najbezpieczniejsza lokalizacja, ale z drugiej strony właściwie nie ma tu ludzi. Zresztą paskudztwa na razie jakoś daje sobie radę. Przed pokonaniem ostatniego odcinka, zatrzymałem się na chwilę. Zawsze tutaj rozglądam się i sprawdzam, czy nikt i nic mnie nie obserwuje. Nie chciałbym zdradzić, gdzie znajduje się kryjówka. Padający śnieg przykryje moje ślady, więc przynajmniej o ich zacieranie nie musiałem się dziś martwić. Pewny, że nikt mnie nie śledzi? Kilka minut później, szybkim krokiem, podszedłem do poniemieckiego bloku. Odnalazłem w drzwiach bramy ruchomą deskę. Przesunąłem ją i, wkładając rękę przez powstałą dziurę, odblokowałem zasuwę od środka. Wszedłem do bramy i zamknąłem za sobą drzwi. Nareszcie w domu. Nie zdążyłem nawet zdjąć kombinezonu, gdy na klatkę schodową z piwnicy wbiegła Julka. Jak zawsze pełna energii rzuciła mi się na szyję. Jej długie blond włosy wysypywały się spod cienkiej czapeczki. "Wróciłeś, Tatusiu!" krzyknęła z entuzjazmem. "Przyniosłeś mi coś?" "Królika i dwie wiewiórki. Mam za to wyjątkowy prezent dla twojej mamy." powiedziałem, widząc wychodzącą z piwnicy Kasię. "Dobrze, że już jesteś." powiedziała moja żona i pocałowała mnie w policzek. Pomogła mi zdjąć kombinezon, wzięła drewno i zeszła na dół. Zabrałem plecak i, trzymając Julkę za rękę, poszedłem za nią. Mieszkamy we trójkę w piwnicy starego trzypiętrowego bloku. Znam to miejsce od dziecka. Mieszkałem kiedyś w tej samej bramie, na najwyższym piętrze. Najpierw z rodzicami, później już z żoną i córką. Kiedy we Wrocławiu rozpętało się piekło, większość ludzi próbowała uciec z miasta. Drogi wylotowe do dziś pełne są przysypanych śniegiem wraków ich samochodów, tkwiących w gigantycznych korkach. Wiedziałem, że wyjazd z miasta w najgorszym momencie stanie się niemożliwy, więc zdecydowaliśmy się zejść do piwnicy i spróbować. Przeczekać. Czekamy tak do dziś, osiem lat i miliony istnień ludzkich później. Podziemie stało się naszym domem. Wrocław nie został zamieniony w wypaloną atomowym ogniem pustynie. Poziom promieniowania jest tu niemal taki sam jak przed ostatnią wojną. Miasto oberwało za to wieloma innymi, często nieznanymi wcześniej rodzajami broni. Zsynchronizowane ataki biologiczne i chemiczne okazały się zabójczo skuteczne. Ponad 90% ludności miasta zginęło w ciągu dwóch tygodni od ataku. Wybuchały pożary, na ulicach gniły ciała. A my czekaliśmy. Właściwie nie wychodząc z zamkniętej od środka piwnicy. Później przyszła zima, która trwa do dziś. Trupy na ulicach zamarzły, lub coś się pożarło, pożary zgasły, a miasto pogrążyło się w ciszy. Od tego czasu spotkałem jedynie kilku ocalałych, Starających się przetrwać za wszelką cenę. Nikt z nich nie był zainteresowany innymi ludźmi, chyba że można im coś ukraść lub zabrać siłą. Z początku Kasia sugerowała, żebyśmy poszukali jakiejś grupy, do której moglibyśmy dołączyć, lecz przekonałem ją, że sami jesteśmy bezpieczniejsi i niezależni. Niestety okazało się, że głód. Morus i wrogo nastawieni mieszkańcy to nie jedyne problemy. Pojawili się też inni zarażeni, niedobitki ludzi potwornie zmienionych prawdopodobnie przez genetycznie zmodyfikowane filowirusy. Dawniej świat bał się boli, ale to nie przeszkodziło naukowcom majstrować przy jej genomie. Kombinacja wirusów i broni chemicznej zamieniła wielu ocalałych w dzikie, oszalałe z wściekłości stwory, rzucające się na wszystko, co żywe. Kilka lat mrozów, co prawda, mocno przetrzebiło ich populację, ale z drugiej strony pozostały najsilniejsze osobniki. Dziś, gdy sadza z atmosfery częściowo opadła, wychodzą głównie po zmroku zupełnie jakby nie przepadały za światłem. Polują w stadach, najczęściej pożerając ofiary na miejscu, kopią w śniegu, wygrzebując zamarznięte trupy. Kanibalizm też nie jest im obcy. Do dziś nie potrafię jednoznacznie określić, kto zniszczył w Wrocławii resztę kraju. Świat od dawna wydawał się znajdować w ciągłym napięciu, ale nikt poważnie nie wierzył w globalną wojnę. Wszystko zaszło tak nagle, że zanim ktokolwiek zdążył się zorientować, każde mocarstwo, każdy kraik i wataszka rzucili do walki najcięższą artylerię. Zupełnie jakby ludzkość kolektywnie podjęła decyzję o natychmiastowej eksterminacji własnego gatunku. Nie wiem, jak wyglądają sprawy w innych częściach świata, ale skoro nikt nie przyszedł nam z pomocą, podejrzewam, że nie lepiej. Zanim małe tranzystorowe radio w naszej piwnicy zamilkło na zawsze, według wszystkich doniesień świat stał w ogniu. Wodnista potrawka z królika i wiewiórek cicho bulgotała w kociołku nad ogniskiem płonącym na środku piwnicy. Obok ognia powoli rozmrażało się wino w butelce. Dym unosił się do góry i przenikał do mieszkania na parterze przez otwory, które dawno temu wybiłem w suficie. Dopiero później ulatywał z budynku rozproszony i niewidoczny dla nikogo. Nasze podziemie stopniowo z tymczasowej kryjówki zamieniło się w prawdziwy dom. Przy ścianach rozłożone kołdry i koce, w kącie schludny magazynek z żywnością, w innym balia z wodą do mycia wytopioną ze śniegu i zapas drewna na opał. Dzięki determinacji i zaradności zdołaliśmy tu przetrwać, a chwilami nawet w miarę zwyczajnie żyć. Julka bawiła się w teatrzyk swoimi lalkami. Kasia siedziała wtulona we mnie i zapatrzona w ogień. Czułem, jak w cieple naszego schronienia wraca mi krążenie, a chłód wreszcie opuszcza ciało. Jutro znów będziesz musiał polować? stwierdziła bardziej niż spytała moja żona. Muszę. Mięsa nie wystarczy na długo. Puszek też niewiele już zostało. Może pójdę jutro trochę dalej. Spróbuję nie tylko zapolować, ale też znaleźć coś przydatnego. Powiedziałem, choć miałem świadomość, że tylko bardziej ją zaniepokoję. Nie lubię, kiedy wychodzisz. Kasia mocniej wtuliła się we mnie, jakby chciała zatrzymać. Nie martw się. Wezmę karabin. Miałem nadzieję, że to zabrzmi uspokajająco. Pistolet i karabin zdobyłem krótko po zagładzie miasta. Zamierzałem wyprawić się na teren szpitala wojskowego po zapas leków i środków opatrunkowych. Nie wiedziałem jeszcze, że do tego właśnie miejsca przywieziono część ludzi po atakach biologicznych. Większość z nich zmarła, ale reszta. Pierwszego spotkałem już w okolicach stróżówki przy bramie. Broczący krwawą pianą spyska człekokształtny stwór rzucił się na mnie. Miał na sobie zalany krwią mundur i na szczęście był sam. Zginął od ciosów mojego noża, a ja zabrałem mu wszystko, co mogło mieć jakąkolwiek wartość. W tym pistolet i karabin maszynowy. Nie używam ich do polowania, bo hałas mógłby ściągnąć na mnie kłopoty. Poza tym nie mam zbyt wiele amunicji. Potrawka z królika a la koniec świata podano do stołu, powiedziała Kasia nakładając jedzenie na talerze. Otwórz wino, kochanie. Jedliśmy powoli, wpatrując się w ogień i sącząc lekko skwaśniałe wino. Godzinę później Julka zasnęła, a mnie na krótką chwilę udało się nawet zapomnieć, że siedzimy w piwnicy, podczas gdy na zewnątrz pomału kona świat. Kurwa kurwa kurwa. Mruknąłem do siebie kolejny raz, poprawiając opaskę uciskową, zawiązaną powyżej kolana. Wszystko miało wyglądać zupełnie inaczej. To miał być krótki wypad, co prawda trochę dalej niż zwykle, ale nieszczególnie niebezpieczny. Sprawy zaczęły się pieprzyć jeszcze przed wyjściem z kryjówki, kiedy urwał mi się górny guzik w kombinezonie. Zastąpiłem go agrafką i przestałem o tym myśleć, ale teraz uważam, że to był znak, by jednak zostać w domu. Teraz ta sama grawka spinała brzegi brzydkiej, poszarpanej rany na mojej łydce, a ja trzęsąc się z zimna i nerwów, gorączkowo zastanawiałem się, co dalej. Swora dopadła mnie w środku dnia, tuż za wiaduktem kolejowym na Krzyckiej. Nie mam pojęcia, co skłoniło te stwory do wyjścia z kryjówek przed zmrokiem, ani skąd w ogóle się tam wzięły. Zamierzałem splądrować ruiny domu towarowego przy Wawrzyniaka, a później przejść się na szaber po osiedlu domków jednorodzinnych. Sklep okazał się wymieciony do czysta. Udało mi się tylko zdobyć puszkę zamrożonej Coca-Coli, która utknęła we wnętrznościach automatu. Gdy wychodziłem głównym wejściem z boku, skoczył na mnie jeden z zarażonych i obalił na śnieg. Desperackim wysiłkiem udało mi się skopać go z siebie, ale z głośnym skowytem nadbiegli jego kumple, gnali, podpierając się rękoma, bardziej jak małpy, niż ludzie. Szybko oceniłem, że nie mam szans powystrzelać ich wszystkich, więc nawet nie sięgałem po karabin. Uciekałem długo, kierując się w stronę bloków z wielkiej płyty na osiedlu przyjaźni. Nie miałem szans na otwartym terenie. Mogłem jedynie mieć nadzieję, że zgubię stwory we wnętrzu któregoś z budynków. Siedemset metrów biegiem w kombinezonie i z plecakiem, napędzany adrenaliną, poganiany wyciem, dopadłem do pierwszego bloku. Osiedle pamiętające czasy PRL składało się z budynków tworzących podkowy. Górne poziomy spłonęły dawno temu. Potem pożary zgasły samoistnie. Wbiegłem na trzecie lub czwarte piętro i przemieszczając się pomiędzy klatkami schodowymi, udało mi się zgubić pościg. Wyszedłem z bloku i skierowałem się do drugiego, największego w kompleksie, składającego się właściwie z dwóch połączonych ze sobą budynków. Tutaj postanowiłem się na chwilę zaszyć, uspokoić serce i oddech przed drogą powrotną. Niestety. Gdy szukałem kryjówki, schody zarwały się pode mną i runąłem piętro w dół. Spadając, zahaczyłem nogą o poręcz schodów i głęboko rozerwałem mięsień łydki. Siedziałem teraz w jakimś pustym mieszkaniu, starając się wszelkimi siłami zatamować krwotok. Opaska uciskowa trochę pomogła, ale wiedziałem, że to tylko tymczasowe rozwiązanie. Spiąłem brzegi rany agrawką i mocno zabandażowałem, przymknąłem oczy, zastanawiając się, co robić. Obudził mnie skowyt. Sądząc, po półmroku zalegającym w kątach opuszczonego mieszkania musiałem zasnąć na ładnych parę godzin. Podszedłem do okna i ostrożnie wyjrzałem na zewnątrz. Zapadał zmrok. A pomiędzy blokami włóczyły się grupki zarażonych. Kurwa, 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 który to już raz dzisiaj? Drogę do domu miałem właściwie odciętą. Nie odważę się wyjść po zmroku. Niekiedy tu grasują te człekokształtne bestie. Miałem nadzieję, że rano, choć część z nich sobie pójdzie. Zachciało mi się dalszych. Wypadów. Świetnie, po prostu super. Niewiele pamiętam z tej nocy. Zabarykadowałem się w mieszkaniu, zastawiając drzwi starą komodą. Kiedy ją przesuwałem, czułem, jak po nodze ściekają mi świeżej krwi. Nie chciałem zdradzać swojej obecności, więc nie rozpalałem ognia. Skuliłem się w rogu pokoju pod zdjęciem roześmianej pary na tle marsjańskiego schroniska na szczycie Śnieżki. Ciekawe, czy ono jeszcze stoi. Trząsłem się z zimna i chyba dostałem gorączki. Zapadałem w nerwowy sen, co chwilę budząc się ze wstrząsem. Nad ranem nadal żyłem. Noga pulsowała tępym bólem, ale przynajmniej przestała krwawić. Gorączka też chyba przechodziła. Wypiłem trochę wody z manierki schowanej pod kombinezonem i ostrożnie rozruszałem zastawę mięśnie. Utykałem dość mocno, ale mogłem chodzić. Widok z okna był pocieszający. Wszystko wskazywało na to, że zarażeni przenieśli się gdzie indziej. Drogę do kryjówki pamiętam jak przez mgłę, kuśtykałem przez zaśnieżony świat, kuląc się ze strachu na każdy głośniejszy dźwięk. W parku południowym noga znów zaczęła krwawić, Chopin jak zwykle nie przejął się moją obecnością, za to we wnykach, które zastawiłem kilka dni temu, znalazłem zmrożone truchło królika. Jednym z bardzo niewielu plusów nuklearnej zimy jest to, że żarcie się nie psuje, tylko zamarza zaraz po śmierci. Kulejąc w stronę kryjówki co kilka kroków, zostawiałem za sobą niewielkie plamy krwi, kontrastujące na śniegu. Świat rozmywał mi się przed oczami. Głowa była podejrzanie lekka, jakbym zamiast mózgu miał watę. Jeszcze kilkaset metrów, już niedaleko. Chyba mówiłem to na głos, ale nie jestem pewien. Nie miałem sił zacierać za sobą śladów. Obiecałem sobie, że zajmę się tym później. Odblokowanie drzwi do kryjówki okazało się zbyt trudne. Widziałem podwójnie. Ręce nie chciały mnie słuchać. Oparłem się głową o bramę i zacząłem pukać. Leż, nie próbuj wstawać. Głos mojej żony dobiegał z oddali, choć jej twarz majaczyła mi tuż przed oczami. Nic nie mów. Nawet gdybym chciał wstać, to i tak nic by z tego nie wyszło. Przygniatał mnie ogromny ciężar. Kołdry. Chyba znów zasnąłem lub straciłem przytomność. Kilka godzin lub dni później odzyskałem świadomość. Julka spała przy mnie, Kasia mieszała coś w kociołku nad ogniskiem. Gdy zobaczyła, że nie śpię, podała mi wody. Piłem łapczywie. W sumie chyba ze trzy szklanki po kolei. Poczułem się dużo lepiej, a kiedy zjadłem trochę bulionu z królika, wiedziałem już, że z tego wyjdę. Dochodziłem do siebie przez kilka dni, leżałem patrząc, jak dym ulatuje przez dziurę w suficie i próbowałem nie myśleć, co stałoby się z moją rodziną, gdybym nie wrócił. Krzywo poszywana przez żonę rana na nodze goiła się dobrze. Szkoda tylko, że do dezynfekcji zużyliśmy prawie całą wódkę. Nie byłem jeszcze w stanie polować, więc nasze zapasy kurczyły się w zastraszającym tempie. Odpoczynek dobrze mi zrobił. Tydzień później byłem gotowy do wyjścia dalej niż kilka metrów od kryjówki. Pierwsze polowanie po przerwie okazało się wyjątkowo udane. Jeszcze na samym skraju parku Południowego wypatrzyłem sporą łanie. Cicho podkradłem się do niej i położyłem strzałem z łuku w szyję. Ponad pół dnia zajęło mi dowleczenie jej do kryjówki, ale zdobyliśmy zapas jedzenia na wiele dni. Podczas kolejnego wypadu znalazłem w starym bloku niemal nietknięte mieszkanie, a w nim trochę konserw. Wszystko zdawało się być na dobrej drodze. Według naszego kalendarza był mniej więcej początek maja. Ociepliło się wyraźnie, choć w najcieplejszych momentach dnia temperatura nadal nie przekraczała minus ośmiu stopni. W rachubie dat mogliśmy mylić się o kilka dni. Na początku zagłady nie było to aż tak ważne. Teraz ważniejsze okazało się zwykłe przeziębienie, które złapała Kasia. Właściwie nie przechodziła go specjalnie ciężko. Tydzień kataru i lekki kaszel. Mieliśmy trochę przeterminowanych leków na różne dolegliwości, ale nic specjalnie silnego, chyba że cytrynowa aspiryna dla dzieci się liczy. Moja żona to twarda dziewczyna, więc szybko doszła do siebie. Kilka dni później zaczęła kaszleć Julka. Całe noce nie mogła spać, dostała wysokiej gorączki. Kasia próbowała ją leczyć domowymi metodami, ale ani one, ani cytrynowa aspiryna nie pomagały mojej córce. Dziecko gasło w oczach, trawione gorączką i wstrząsane gwałtownymi atakami kaszlu. Idę jutro do szpitala, powiedziałem, jakby nie było to nic wielkiego. Znajdę jakieś silne leki, antybiotyki. Coś na ten kaszel. Tasia spojrzała na mnie załzawionymi oczami. Na kolanach trzymała julkę, lekko ją kołysząc. Mała zasnęła na chwilę, opierając o ramię matki rozpalone czoło. Nie ma innego wyjścia? Może apteka? spytała z nadzieją. Wiesz, że nie ma. Apteki w okolicy są splądrowane lub spalone. Do centrum się nie dostanę. Zostaje tylko szpital. Żona patrzyła na mnie w milczeniu. Ostatnio w ogóle coraz mniej mówiła, zresztą nie było już nic do powiedzenia. Nie pozwolę umrzeć mojemu dziecku. Uchroniłem rodzinę przed zagładą, dbałem o nią i zapełniałem byt. Nie zniszczy tego zwykłe przeziębienie, zdobędę te leki, nawet gdybym najpierw musiał pozabijać wszystkich zarażonych w okolicy. Kiedyś w pobliżu naszego mieszkania były dwa duże szpitale wojskowy i uniwersytecki. W pierwszych dniach ostatniej wojny przywożono tu ofiary ataku na Wrocław. Oczywiście nikt jeszcze wtedy nie wiedział, jakie zagrożenie mogą stworzyć ocaleni z ataków biologicznych i chemicznych. Mogę się jedynie domyślać, co było później, ponieważ wtedy siedzieliśmy już zamknięci w piwnicy. Szpital wojskowy spłonął rok po zagładzie, krótko po mojej przygodzie z zarażonym żołnierzem. Uniwersytecki opanowali zarażeni. Leżący między klinikami Park Skowroni i przylegające do niego ogródki działkowe. Zamieniły się w tereny łowieckie stad zainfekowanych. Nie myślałem o nich jako ludziach. Moim zdaniem dawno przestali nimi być. Poruszali się podpierając rękoma, atakowali wszystko, co się rusza, niekiedy również siebie nawzajem. Zwykle unikali światła dziennego, zwłaszcza ostatnio, gdy znów coraz mocniej widać było słońce. Większość nocy spędziłem sprawdzając i przygotowując sprzęt. Koniecznie musiałem się czymś zająć. Rozłożyłem i złożyłem karabin i pistolet, sprawdziłem ilość nabojów. Wielkiej wojny z tym nie wygram. Dwadzieścia jeden do karabinu, siedem w pistolecie. Kto wie. "Jeśli wszystko pójdzie dobrze, może w ogóle nie będę musiał ich używać." Kij odmiotły, srebrna taśma i duży kuchenny nóż posłużyły do stworzenia improwizowanej włóczni. Inny nóż przypiąłem do paska, kolejny umocowałem na łydce. Nad ranem włożyłem kombinezon, plecak, maskę narciarską i stanąłem przy drzwiach. Uważaj na siebie!“ Kasia przytuliła mnie mocno wracaj szybko. Kobiety i ich zaklęcia pomyślałem wychodząc coś, czego nie zmieniła nawet ostatnia wojna żona jak kiedyś żegna mnie zaklęciami, które mają zapewnić mi ochronę przed światem. Chyba nigdy nie przyzwyczaję się do tej ciszy, uderzającej mnie zawsze, gdy opuszczam schronienie. Wrocław nigdy nie był cichy, duże miasto cały czas tętniło życiem, dziś nie słychać już niczego. Zepsute tramwaje rdzewieją pomału pod śniegiem, samochody są tylko niewielkimi pagórkami, przykrytymi białym puchem. Najkrótsza droga do szpitala uniwersyteckiego zakładała podejście od zachodu, ale musiałbym przejść przez zgliszcza kliniki wojskowej, obok Instytutu Immunologii, a później przez park Skowroni. Z oczywistych przyczyn ta trasa odpadała. Postanowiłem nadłożyć nieco drogi i podejść od strony południowej. Idąc przez podwórka za blokami, kierowałem się ślężną na południe. Minąłem korty przy półtuskiej, na których nikt już od dawna nie grał w tenisa, i dotarłem do pętli tramwajowej. Nie lubię tego miejsca. W czasach, gdy dokładnie przeczesywałem okolice kryjówki w poszukiwaniu zapasów, odkryłem, że stojący na pętli tramwaj nie jest pusty. Oba wagony zasypanej śniegiem kolejki są pełne zamrożonych zwłok. Mumie siedzą na krzesłach lub stoją oparte o szyby. Nie mam pojęcia skąd ci ludzie się tam wzięli. Myśleli, że ewakuują się tramwajem? Musieli umrzeć nagle i wszyscy jednocześnie, ale nie wiem z jakiego powodu i szczerze mówiąc nie chcę wiedzieć. Czasem śni mi się, że tramwaj rusza i z upiornym dzwonieniem przemierza ulice wymarłego miasta. Kawałek za pętlą biegnie nasyp kolejowy. Wdrapałem się na niego i ruszyłem wzdłuż torów na wschód słuchając skrzypienia śniegu pod nogami, przeszedłem niecałe siedemset metrów, zbliżając się do terenu bliższej lecznicy. Zlustrowałem przez lornetkę cały obszar szpitala wojskowego. Na lądowisku helikopterów, znajdującym się najbliżej mnie, rdzewiał w ciszy wrak medycznego śmigłowca, przykryty białym puchem. Kiedyś można go było rozpoznać po kształcie. Dziś był tylko białym pagórkiem ze sterczącymi na boki łopatami wirnika. Dokładnie przyjrzałem się głównemu gmachowi, który dawniej składał się z kilku połączonych budynków, ale w pokrytych śniegiem, wypalonych zgliszczach, nie zauważyłem ruchu. Próbowałem też ocenić, czy jest sens ryzykować przeszukanie ruin, ale już wstępne oględziny potwierdziły moje przypuszczenia. Nie znajdę tu tego, czego szukam. Muszę ruszać dalej do uniwersyteckiego. Zawsze dziwiło mnie, że te dwa szpitale są położone tak blisko siebie, oddzielone zaledwie szerokim pasem ogródków działkowych. Stwierdziłem, że na torach jestem zbyt widoczny, więc zszedłem kilka metrów na południową stronę nasypu. Wchodziłem na niebezpieczny obszar. Na północ rozciągały się tereny łowieckie zarażonych. Miałem co prawda nadzieję, że w dzień ich nie spotkam, ale blizna na nodze przypominała mi, że nie należy zbytnio ufać tej matce głupich. Przeszedłem kolejne kilkaset metrów i ostrożnie wyjrzałem nad nasyp. Dotarłem na tyły szpitala uniwersyteckiego. Leżąc na brzuchu, długo obserwowałem okolice przez szkła lornetki. Największa wrocławska klinika wyglądała na opuszczoną, ale wiedziałem, że to mogą być jedynie pozory. Zarażeni zwykle unikają światła i wychodzą w nocy. Musiałem więc założyć, że dni spędzają w budynkach. Obiekty były nienaruszone, na parkingach stały porzucone bezładnie samochody. Niedaleko wejścia na oddział ratunkowy zobaczyłem przewróconą na bok karetkę, niemal całkowicie przysypaną śniegiem. Dwadzieścia minut później byłem już gotowy do akcji. Przez ten czas nie dostrzegłem żadnego ruchu. Udało mi się za to opracować plan działania. Zamierzałem zbliżyć się od tyłu do głównego gmachu i przedostać wzdłuż ścian do głównego wejścia. Miałem nadzieję, że dzięki wewnętrznym oznaczeniom lub tablicy informacyjnej przy frontowych drzwiach szybko znajdę aptekę lub drogę na poszczególne oddziały. Wyjąłem z plecaka maskę przeciwgazową zdobytą dawno na tym samym żołnierzu, któremu zawdzięczałem moją broń. Wkręciłem nowy filtr i naciągnąłem twardą gumę na twarz. Nie wiedziałem w jaki sposób roznosi się infekcja, która trawiła zarażonych, ale na ich terenie wolałem nie ryzykować bez potrzeby. Zszedłem z nasypu, pokonałem niewielki pas czegoś, co kiedyś było częścią miejskiej zieleni, i przelazłem przez płot. Skulony cichym truchtem podbiegłem do najbliższego budynku. Przypadłem do ściany, nasłuchując, ale żaden dźwięk nie mącił ciszy zimowego krajobrazu. Przemykając od osłony do osłony dotarłem do tylnej ściany największego gmachu. Wokół w śniegu widać było liczne ślady stóp. Do jednego z tylnych wejść prowadziła bruzda, jakby coś tędy wleczono. Skręciłem za róg i podbiegłem w stronę frontu. Tutaj tropów było mniej, co uznałem za dobry znak. Chwilę później wchodziłem już frontowym wejściem z karabinem w rękach. Pod nogami cicho chrupało przysypane nawianym śniegiem szkło z rozbitych drzwi. Niedaleko wypatrzyłem komercyjną aptekę szpitalną, ale postanowiłem ją zignorować. Prawdopodobnie została splądrowana w pierwszych dniach zagłady. Poza tym chciałem znaleźć naprawdę silne leki, a nie kolejną cytrynową czy malinową aspirynę. Rzuciłem okiem na tablicę z rozkładem oddziałów. Z tablicy nie dowiedziałem się niestety, gdzie znajdę główny skład leków szpitala, a nie bardzo mogłem sobie pozwolić na dokładne przeszukiwanie całego kompleksu. Zajęłoby to zbyt wiele czasu, a do tego na pewno natknąłbym się na zarażonych. Miałem nadzieję, że odpowiednie leki znajdę w dyżurkach pielęgniarek lub mniejszych magazynach na poszczególnych oddziałach. Oddziały szpitalne znajdowały się w budynku B. Połączonym z tym, do którego wszedłem. Niestety oznaczało to, że będę musiał kierować się ku tyłowi kompleksu, dokładnie tam, gdzie widziałem ślady. Ruszyłem przed siebie przez opuszczony budynek, cały czas nasłuchując. Mój świszczący, zniekształcony przez maskę oddech, wydawał mi się bardzo głośny. Minąłem zrujnowaną przez pierwszych grabieżców kwiaciarnię i gabinet stomatologiczny. Przeszedłem długim korytarzem i znalazłem się w gmachu mieszczącym większość oddziałów. Niszczejący budynek szpitala powoli poddawał się destrukcyjnemu działaniu mrozu. Pod wybitymi oknami zalegał nawiany śnieg. Farba na ścianach łuszczyła się i odpadała całymi płatami. Podłogi, zasłane jakimiś śmieciami i potłuczonym szkłem, walające się gdzie niegdzie szczątki mebli, Wszechobecny półmrok i cisza. Zarażonych nie spotkałem, ale w głębi budynku ślady ich bytności były coraz wyraźniejsze. Odciski stóp w śniegu, krwawe plamy, ogryzione kości małych zwierząt, zamrożone odchody. Tak, zdecydowanie muszę zachowywać się jak najciszej. Według tabliczek informacyjnych parter budynku B mieścił oddział urologiczny oraz chirurgii małoinwazyjnej. Dochodziłem do klatki schodowej, gdy zobaczyłem jednego z zarażonych. Stał przy schodach, bokiem do mnie i lekko kiwał się na nogach. Wyglądał, jakby pilnował wejścia do piwnicy, ale to było chyba niemożliwe. Przecież te stwory nie myślą, więc raczej nie wystawiałyby wartowników. Wyjąłem nóż z pochwy przy pasie i cicho podkradłem się do niego. Dwa kroki od stwora chrupnął mi pod nogami kawałek szkła. Zarażony odwrócił się gwałtownie i był to ostatni ruch w jego życiu. Zanim zdążył zrobić coś więcej, skoczyłem na niego i dokonałem bardzo inwazyjnego zabiegu chirurgicznego na jego czaszce. Penetrując ją ostrzem przez oczodu, złapałem go nim, upadł na ziemię i delikatnie położyłem. Serce waliło mi jako szalałem. W płuca głęboko wdychałem aromaty starego filtra maski. Nasłuchiwałem stojąc plecami do ściany, ale słyszałem tylko krew buzującą mi w żyłach. Chwilę później. Gdy upewniłem się, że hałas nie zwrócił niczyjej uwagi, ruszyłem dalej. Minąłem schody i wszedłem na oddział, zajrzałem do jednej z sal pacjentów, ale. szybko tego pożałowałem. W łóżkach leżało coś, co mogło być jedynie obgryzionymi ludzkimi zwłokami brązowe plamy krwi wokół. Strzępy szpitalnych piżam i metaliczny zapach, przenikający nawet przez filtr maski. Pomieszczenie wyglądało jak rzeźnia. Wiele już w życiu widziałem, ale i tak zrobiło mi się słabo. Odwróciłem się do wyjścia, ale musiałem zerwać maskę i zwymiotować. Niewiele to pomogło. Zakręciło mi się w głowie. Zataczając się lekko, wyszedłem z sali i opierając się o ścianę, ponownie założyłem Pegaza. Mogłem mieć tylko nadzieję, że ta chwila bez maski nie naraziła mnie na zarażenie. Z drugiej strony i tak miałem przeczucie, że ta iluzja ochrony w rzeczywistości niewiele mi da. Chwiejnym krokiem ruszyłem dalej korytarzem. Nie zaglądałem już do sal pacjentów. Szukałem tylko dyżurki pielęgniarek lub innego miejsca dającego cień szansy na znalezienie leków. Mniej więcej na środku holu znalazłem pokój oznaczony odpowiednią tabliczką. Starałem się nie patrzeć na kubki pokrytych zakrzepłą krwią kości, kiedyś będące zapewne personelem medycznym tej placówki. Metodycznie, choć jak najciszej, przetrząsając szuflady i szafki, znalazłem trochę pełnych fiolek i blistrów z tabletkami. Nie czytałem oznaczeń, nie sprawdzałem dat ważności, tylko wszystko, jak leci, pakowałem do plecaka. Miałem nadzieję, że później ja lub Kasia będziemy w stanie rozpoznać choć kilka nazw i znaleźć antybiotyki. Zgarnąłem jeszcze sterylnie zapakowane strzykawki i igły z metalowej tacki koło biurka i wyszedłem z pokoju. Nie wiedziałem, czy mam już lekki, po które tu przyszedłem, poza tym stwierdziłem, że lepiej mieć więcej niż mniej. Postanowiłem zajrzeć jeszcze na jeden lub dwa oddziały i sprawdzić, co uda mi się tam znaleźć. Cicho cofałem się w stronę klatki schodowej, słuchając szumu powietrza przechodzącego przez filtr maski. Przy schodach stanąłem jak wryty. Ciało zarażonego, którego zabiłem, zniknęło. Z dziurą po nożu w czaszce raczej nie poszedł na spacer. Poza tym wyraźnie widziałem ślad krwi na podłodze prowadzący do piwnic. Wszystko wskazywało na to, że wczołgał się tam, lub raczej coś go wciągnęło. Podczas przeszukiwania oddziału nic nie słyszałem, ale gumowa maska częściowo tłumiła dźwięki z zewnątrz. Nie chciałem ryzykować wchodzenia na górę nad prawdopodobnym siedliskiem stworów, które mogły chować się w piwnicy przed światłem dziennym. Ostrożnie wycofałem się, krzywiąc za każdym razem, gdy pod stopami zachrzęściło mi szkło lub inne śmieci. Jeszcze raz przeszedłem przez oddział. Miałem nadzieję, że na drugim końcu znajdę drugą klatkę schodową. Nie pomyliłem się, a do tego nikt jej nie pilnował. Ruszyłem na górę. Po schodach w niszczających budynkach trzeba chodzić jak najbliżej ściany. Osłabiona konstrukcja może zawalić się pod ciężarem człowieka, ale przy murze jest zawsze najsilniejsza. Raz zapomniałem o tej zasadzie. Blizna na nodze przypomina mi o tym do dzisiaj. Drzwi na pierwszym piętrze były zabarykadowane połamanymi krzesłami, szczątkami stołów i innych sprzętów. Tabliczka przy nich głosiła oddział chirurgii naczyniowej, ogólnej i transplantacyjnej. Napis na smarowany obok jakąś burą mazią ostrzegał: Nie otwierać. Rozebranie barykady zajęłoby dłuższą chwilę, a na dodatek na pewno narobiłbym przy tym hałasu. Dodatkowo dał mi do myślenia fakt, że drzwi zabarykadowano od zewnątrz, jakby ktoś chciał zamknąć kogoś, albo raczej coś, w środku. Drugie piętro wyglądało zdecydowanie lepiej. Oddział intensywnej terapii musiał mieć zapasy leków, a droga do niego stała otworem. Gdy lekko pchnąłem drzwi, usłyszałem lekkie szurnięcie, skrzypienie, a potem ciszę opuszczonego szpitala rozdarł głośny, metaliczny łoskot. Podskoczyłem przerażony, słysząc echo niosące się po korytarzach. Wyrwałem pistolet z kabury i zamarłem. Z dołu nie było słychać żadnego ruchu. Uspokoiłem się po dobrych kilku minutach. Najwyraźniej znów okazało się, że mam znacznie więcej szczęścia niż rozumu. Schowałem broń, wkroczyłem na ojom i od razu zobaczyłem, jak udało mi się narobić takiego hałasu. Przy drzwiach musiał stać wózek z instrumentami medycznymi. Otwierając je, popchnąłem go na ścianę i przewróciłem. Metodycznie przeszukiwałem oddział, pakując do plecaka wszystko, co wydawało mi się przydatne. Starałem się nie zwracać uwagi na zwłoki, ale widok ogryzionego szkieletu, nadal podłączonego do niedziałającego respiratora, jeszcze długo będzie mnie prześladował. W niedużym magazynie leków naprawdę się obłowiłem. Plecak miałem już prawie pełen opakowań fiolek, strzykawek i tabletek. W pomieszczeniu, które kiedyś chyba było pokojem lekarzy, znalazłem encyklopedię leków. Nie zmieściła się już do plecaka, więc przytroczyłem ją sznurkiem. Przyda się, gdy w kryjówce będę sprawdzał, jakie właściwie środki przyniosłem. Z dyżurki wyszedłem niemal wprost na zarażonego. Skąd on się tam wziął? Rzucił się na mnie, wydając z siebie coś pomiędzy krzykiem a skrzekiem, powalił na podłogę, kłapiąc zębami tuż przy mojej twarzy. Wizjer maski pokrył się krwawą pianą kapiącą mu z ust. Udało mi się kopnąć go kolanem raz, potem ponownie zrzuciłem go z siebie i poderwałem się już z nożem w ręku. Skoczył znowu. Zasłoniłem się lewą ręką, a prawą kilkakrotnie wbiłem ostrze w jego tułów. Rozległo się ciche mlaśnięcie i stwór opadł bezwładnie, przygniatając mnie do ziemi. Wyczołgałem się spod niego i stanąłem na drżących nogach. Wytarłem wizjer maski i rozejrzałem się dookoła. Od strony klatki schodowej usłyszałem ruch. Zanurkowałem z powrotem do pokoju lekarzy i ukryłem między szafą a drzwiami. Miałem stąd widok na fragment korytarza, a sam nie byłem widoczny. Zdjąłem moją improwizowaną włócznie z pleców i czekałem, będę musiał przedrzeć się do najbliższej klatki schodowej. A potem na zewnątrz inaczej osaczą mnie tutaj i zginę. Broni palnej nie chciałem na razie używać. To ściągnęłoby mi na kark wszystkich zarażonych w szpitalu, a z pewnością nie miałem aż tyle amunicji, żeby ich wytłuc. Usłyszałem, jak otwierają się drzwi na oddział i po chwili ich zobaczyłem. Dwa stwory, niezbyt przypominające ludzi. Szli, co prawda, na dwóch nogach, ale jakoś dziwnie pochyleni, z głowami wysuniętymi do przodu. Ich twarze pokrywały szpetne narośla, palce dłoni mieli zakończone pazurami, resztki ubrań nieokreślonego koloru zwisały w strzępach. Szli powoli, węsząc głośno i wydając dziwne pomruki i świsty. Kiedy doszli do zabitego pobratymca, zatrzymali się. Jednocześnie kucnęli przy nim. I zaczęli go pożerać. Zrobiło mi się niedobrze. Pomyślałem, że za chwilę udławię się w masce własnym pawiem. Ostatkiem siły woli powstrzymałem mdłości. Przełknąłem gęstą, kwaśną ślinę i cicho wychyliłem się z kryjówki. Jeden z nich podniósł głowę, trzymając w paszczy kawał krwawego mięsa i spojrzał wprost na mnie. Szybkim ruchem wbiłem mu ostrze włóczni w szyję. Szarpnął się, wyrywając mi z dłoni drzewce. Sekundę później drugi skoczył w moją stronę, ale udało mi się uchylić. Kopnąłem go w żebra i rzuciłem się na niego z nożem. Był szybki, ale niewystarczająco. Zacząłem dźgać na oślep, trafiając w tułów i głowę. Napędzany adrenaliną raz po raz wznosiłem i opuszczałem ostrze, aż po chwili nie mogłem już unieść ręki. Ciężko dysząc, zwaliłem się na ziemię obok trupa. Chwilę później... Usłyszałem rumor ze schodów. Nadchodzili kolejni. Zerwałem się na nogi i pobiegłem w głąb oddziału. Rozdział drugi. – Gruby, może wreszcie przestaniesz się opierdalać? – syknął Zenon z dezaprobatą, patrząc jak jeden z jego ludzi zdyszany dopada do samochodu zaparkowanego nieopodal wejścia do szpitala. — Słowo daję, kiedyś rzucę twoje tłuste dupsko na pożarcie śmierdzielom. — Gotowi? — powiódł wzrokiem po swoich kompanach i uśmiechnął się, odsłaniając poczerniałe zęby. To właśnie ze względu na ten grymas miał ksywkę Buźka, choć w niczym nie przypominał Derka Benedikta ze starego serialu. Inspekcja stanu osobowego poszła chyba po jego myśli, bo z zadowoleniem pokiwał głową. Dwanaście osób kuliło się za trzema wrakami, nerwowo spoglądając w kierunku wejścia. Zarośnięci, poubierani w podniszczone zimowe kurtki, przenosili spojrzenia z drzwi na swojego szefa i z powrotem. Tutaj się obłowimy, panowie. Powiedział Zenon cicho lecz pewnie. Lekarstwa na handel, opatrunki, no i prochy. Dużo prochów, tylko dla nas. Nadal twierdzę, że to chujowy pomysł. Łysy harknął i splunął żółtą flegmą w śnieg. Pchamy się w trumnę. Właśnie, kurwa, poparł gomańkut ćmiący własnoręcznie skręcanego papierosa. Trzymał go pozostałymi dwoma palcami prawej dłoni. Resztę stracił w wyniku odmrożeń. Z tych dwóch jeden był połowę krótszy. Roi się tam od śmierdzieli, a nie wiadomo czy cokolwiek znajdziemy. Marudzicie jak stare baby, a te już dawno wyginęły. Mówi wam to coś? Przerwał im buśka. Właśnie dlatego, że są tam śmierdziele, będą też nietknięte zapasy. Może zagłosujemy, sapnął cicho Gruby. Zenon błyskawicznie doskoczył do niego i mocno trzasnął pięścią w wystający brzuch. Czy tobie się kurwa, wydaje, że to jest jakaś demokracja? warknął, obryzgując śliną zwijającego się Grubasa. Nie! Ten wyraźnie stracił rezon, starając się nie zwymiotować sobie na buty. No i świetnie: mamy zamówienie na ten towar od tych sztywniaków ze skarbówki. Mają porządne żarcie w puszkach i bimber, a ja jestem kurwa głodny. Poza tym, dodał łagodniejszym tonem, pomyślcie o tych wszystkich prochach. Na wspomnienie o narkotykach, co najmniej czterech jego ludzi wyraźnie się ożywiło. Gruby, skoro strach Cię obleciał, musisz go zwalczyć. W tym świecie nie ma miejsca na fobie. Weźmiesz kosę i wejdziecie od frontu. Gruby już miał zaprotestować, że to nie on zaczął kwestionować plan, lecz Mańkut spojrzał mu w oczy i wolno pokręcił głową. Nie ma groźba, spełniła swoje zadanie. Kosa tylko wyciągnął z pochwy swój nieodłączny myśliwski nóż. Temu gościowi niczego nie trzeba było dwa razy powtarzać, a jego kompani zastanawiali się, czy w ogóle umie mówić. Reszta dzieli się na dwie grupy: część ze mną z lewej flanki, pozostali od tyłu. Wchodzimy cicho i cicho wychodzimy. Przeczesujemy szpital, zgarniamy wszystko, co wygląda na leki i prochy Pytania? Ekipa od frontu rusza Gruby ociągał się chwilę, udając, że sprawdza broń Na próbę wysunął nieduży toporek, zatknięty za pętle przy pasie Ostentacyjnie zajrzał do magazynka pistoletu Kosa wyjął spluwę z kabury, po czym z nożem w jednej I czarnoprochowym rewolwerem w drugiej ręce Gestem ponaglił kompana. Wreszcie skuleni wyszli z za samochodu i truchtem zbliżyli się do głównego wejścia. Stanęli tuż przy nim, zaglądając do środka, gdy z głębi budynku dobiegł metaliczny hałas. Przypadli do ziemi, obserwując hol. Kiedy kilkadziesiąt sekund później nic się nie wydarzyło, kosa odwrócił się do Zenona. Właśnie wtedy korytarzem poniosło się przeciągłe wycie i z boku wypadło na nich czterech zarażonych. Trzej w pełnym pędzie uderzyli w nożownika, który zdążył strzelić tylko raz w ścianę, obalili go na ziemię i szamotali chwilę. Okazało się, że nie był zupełnie niemy, lecz jego wrzaski utonęły w bulgocie krwi z rozdartej tętnicy. W tym czasie Gruby usiłował nie dopuścić do siebie czwartego. Zamachnął się toporkiem, trzymając go na dystans. Śmierdziel skoczył. Gruba skrzyknął cienko i wbił mu ostrze w bok głowy. Chrupnęła pękająca czaszka. Siekierka zaklinowała się w kości. Tamten zdołał go dosięgnąć i przeorać pazurami po twarzy, nim upadł. Zżerający kosę stwór podniósł w głowę. Z ust wypełnionych połamanymi zębami ciekła krew i wypadały strzępki parującego mięsa. Gruby rzucił się do ucieczki. Ludzie z Zenona zaczęli strzelać. Stanąłem jak wryty, słysząc kanonadę dochodzącą gdzieś z okolic szpitala, krótkie serie z karabinów, wspomagane pojedynczymi wystrzałami pistoletów lub strzelb. Wpadłem do jakiejś sali i podbiegłem do okna wychodzącego na parking przed głównym wejściem. Grupa około dziesięciu osób z zawraków samochodów ostrzeliwała się przed zarażonymi wyłażącymi ze szpitala. Sto strupów przed wejściem rósł, śnieg pokrywał się krwią. Nie miałem czasu zastanawiać się, kim byli ci ludzie. Ważne, że odwracali uwagę ode mnie. W naszym świecie każdy dba o siebie. Drogę na parter miałem zablokowaną. Pewnie było tam już pełno stworów, pędzących w stronę strzelców. Biegłem przez oddział, szukając innej drogi, aż trafiłem na przeszklony łącznik prowadzący do drugiego budynku. Zatrzymałem się w nim na sekundę i w tym samym momencie strzały ucichły. Przez szybę zobaczyłem, że z głównych drzwi szpitala dosłownie wylała się fala stworów, zmiatając ludzi i przykrywając ich kłębowiskiem ciał. Zarażonych było około setki. W życiu nie podejrzewałem, że może być ich aż tylu. Nieszczęśnicy na parkingu też na pewno nie, inaczej chyba by tu nie przyszli. Nie miałem chwili do stracenia. W mniejszym budynku znalazłem okno wychodzące na niewielki daszek piętro niżej. Zeskoczyłem na niego, przebiegłem do krawędzi i spadłem na zaparkowaną pod nim karetkę. Sturlałem się z samochodu i pomiędzy budynkami zacząłem biec w kierunku tyłów szpitala. W biegu zdarłem maskę z twarzy. Mroźne powietrze raniło mi płuca, serce waliło jak szalałe. Sprint w kombinezonie i z plecakiem nigdy nie był dyscypliną olimpijską i zaczynałem rozumieć dlaczego. Zatrzymałem się dopiero za płotem szpitala mniej więcej na rogu Spiskiej i wajgla. Nie byłem w stanie biec dalej, chociaż bardzo chciałem. Ukryłem się w śnieżnych zaroślach w parku z Kowronim i starałem się uspokoić oddech. Nasłuchiwałem odgłosów pogoni, ale w parku było zupełnie cicho. Miałem nadzieję, że stwory zajmą się ciałami ludzi i swoich poległych pobratymców na tyle długo, żeby nie podjąć mojego tropu. Nadchodził zmierzch i zaczął pruszyć śnieg. Niedługo ślady nie będą widoczne. Po chwili odpoczynku ruszyłem w dalszą drogę. Park między szpitalami nie był bezpiecznym miejscem, a do tego najkrótsza droga do domu prowadziła pomiędzy ruinami lecznicy wojskowej a Instytutem Immunologii. Nie chciałem tamtędy iść. Musiałem nadłożyć kilka kilometrów. Buźka, Mańkut i Łysy biegli jak szaleni. Ostre, lodowate powietrze raniło gardła i płuca. Skurcze targały mięśniami nóg grzęznących w kopnym śniegu. Raz po raz, któryś z nich upadał twarzą w puch, lecz od razu zrywał się do dalszej ucieczki. Żaden nie liczył na pomoc dwóch pozostałych kompanów. Ścigał ich z kowyt zarażonych, cichnący jednak wraz ze wzrostem odległości dzielącej ich od wejścia do szpitala. Nawet kiedy ucichł zupełnie, jeszcze jakiś czas desperacko brnęli przed siebie. Dobra, wystarczy! Wydyszał buśka, gdy wypadli na niewielkie podwórko pomiędzy niskimi blokami. Chyba ich zgubiliśmy! Nie zgubiliśmy, zenon. Łysy splunął flegmą i chwilę łapał oddech. Po prostu wpierdalają resztę ekipy. Lepiej ich niż nas! Starszy posterunkowy woźniak! Odciął się dowódca przetrzebionego oddziału. Spojrzał na mańkuta, ten tylko gorliwie pokiwał głową. Co to kurwa w ogóle było? Skąd się ich tyle wzięło? Chuj wie, znaczy się. Chuj wie, panie sierżancie Kocięba! Łysy znów harknął na śnieg. W plfocinie widać było wyraźnie czerwone nitki krwi. Ta już kurwa, spokój ze stopniami, nie bawi mnie to. Nigdy nie byłem dobrym gliniarzem, ty zresztą też nie. Mam rację, mańkut? Znaczy, posterunkowy frontczak? Jebać to, burknął zaczepiony, bo ciągłe kłótnie tej dwójki niczego nie wnosiły jeszcze przed końcem świata, a co dopiero teraz. Drżącymi dłońmi zaczął zwijać okruchy zeschniętego tytoniu w papier wydarty z brulionu. Radził sobie całkiem nieźle, dokonując cudów zręczności mimo swojego kalectwa. Zrób też dla mnie, poprosił łysy spokojniejszym tonem. Mi też! Sępy pierdolone. Mańkut podał zwitek sierżantowi i zaczął skręcać kolejny. Co teraz zrobimy? Jeszcze wcześnie. Buśka spojrzał w niebo, zasłuchał się na moment w białą ciszę, zalegającą okolicę. Odpoczniemy chwilę i naokoło. Wrócimy do skarbówki. Z czym? Przecież nie zdobyliśmy tych leków. Z głównem, kurwa! Kocięba z rozdrażnieniem wyskubał okruch tytoniu, który przykleił mu się do warki, pstryknął nim w śnieg. Trzeba pogadać z naczelnikiem. Coś jest nam skór wielwinny. Pewnie będzie chciał wiedzieć, że niedaleko jego cennej fortecy jest takie stado. Zresztą, kurwa, coś wymyślę. Bo na was jak zawsze liczyć w tym nie można. Palili w ponurym milczeniu, starając się nie patrzeć na siebie nawzajem. Każdy myślał o tym samym. Kiedy zrobiło się gorąco, podali tyły, zostawiając innych. Niektórych znali jeszcze z posterunku na Jaworowej, inni dołączyli już po tym, jak wszystko się spieprzyło. Ostatni całkiem niedawno, może parę miesięcy temu, tworzyli zgraną, bezwzględną ekipę. Przynajmniej dopóki natrafiali na słabszych przeciwników, żerowali na innych, napadali na nielicznych ocalałych, zabierając im zapasy i przejmując kryjówki. Czasem robili drobne fuchy dla naczelnika ze skarbówki, w zamian za trudniej dostępne dobra lub noc z którąś z jego sekretareczek. Życie było niezłe, aż do teraz. Czasem ktoś z ekipy zginął lub odszedł, dołączył ktoś nowy, ale ich trzech siedziało w tym razem od początku, kiedy wyszabrowali i ukryli trochę broni z komisariatu. Znaleźli sposób na przetrwanie, hołdując niskim instynktom, wychodziło im całkiem dobrze. Dziś boleśnie uświadomili sobie, ile warta była ich wzajemna lojalność w obliczu przeważającego wroga w starciu z prawdziwym zagrożeniem. Po tym, jak rzucili pozostałych na pożarcie śmierdzielom, wszyscy trzej wiedzieli, że nawet na siebie nawzajem do końca nie mogą liczyć. Szkoda chłopaków. Oszczędnym epitafium przerwał ciszę łysy. Lepiej oni niż my. Zenon jak zawsze zgrywał twardziela. Zaciągnął się ostatni raz i rzucił peta w śnieg. Pewnie żałujesz grubego. — Lubiłeś te jego męskie cycuszki, co? — zarechotał paskudnie. Mańkut także parsknął nerwowym śmiechem. — dalej. odburknął woźniak, lecz po chwili sam się roześmiał. Po paru sekundach przerwał mu atak kaszlu. — Chociaż fakt, cycki miał niezłe — przyznał, plując i z trudem łapiąc oddech. — Cholera, <laughs> miałem nadzieję, że znajdę coś na ten kaszel. Będziemy szukać, zapewnił go Zenon poważnie. No, panowie, zostaliśmy sami, jak za starych, dobrych czasów. O ile dobry mi nazywasz, koniec świata. Mańkut otarł łzy niespodziewanej wesołości dwoma pozostałymi palcami. To jaki masz plan? Buźka pokiwał głową. Niewiele się zmieniło. Nadal oczekiwali, że będzie nimi dowodził. Solidarność brudnych gliniarzy, instynkt stadny czy inny chuj, wciąż zamierzali podążać za samcem alfa, a on dominował bezsprzecznie. W pełni mu to odpowiadało. Idziemy do skarbówki, pogadamy z naczelnikiem, zobaczę, co da się wytargować. Niepewne miny jego kompanów boleśnie uświadamiały mu, że pewnie niewiele. Tyle, że nie bardzo mieli wyjście, bo ich zapasy kurczyły się w zbyt szybkim tempie, a spora część dzielnicy była już dokładnie wyszabrowana. Nie mówcie nic o stratach. Najlepiej w ogóle się nie odzywajcie. Idziemy. Ruszyli po cichu, przemykając między budynkami. Trzymali się podwórek kryli za zasypanymi samochodami i wiatami śmietnikowymi. Dzielnica Gaj to nie był bezpieczny teren i nawet w dzień lepiej było się tam nie kręcić. Gęstość zaludnienia przed ostatnią wojną była tu duża. Teraz bloki z wielkiej płyty miały innych lokatorów, wychodzących na żer zarówno w dzień, jak i w nocy. Starając się ich uniknąć, zdziesiątkowana ekipa buźki. Powoli kierowała się na północ. Przemykałem przez pusty park, jak duch, kryjąc się między drzewami. Nienaturalna cisza działała mi na nerwy, biały puch tłumił nawet odgłos moich kroków. W uszach słyszałem szum własnej krwi i bicie serca. Wyczulone do granic możliwości zmysły co chwilę podsuwały mi irracjonalną wizję zbliżającej się pogoni zarażonych. Lekki, chłodny wiatr poruszał gałęziami martwych drzew. Błyskawicznie odwróciłem się, słysząc gdzieś niedaleko ciche plaśnięcie, ale to tylko spadła na ziemię śnieżna czapa z jakiegoś konaru. W parku z kowroń nie musiałem obawiać się drapieżników czy mutantów. Stada dziczałych psów nie zapuszczały się tutaj większość przedstawicieli nowej fauny również omijała ten obszar w tej części Wrocławia zarażeni szczególny gatunek Homo novus stali na szczycie łańcucha pokarmowego systematycznie pożerając wszystko na swojej drodze pytanie tylko gdzie w takim razie należałoby zakwalifikować mnie żywą skamielinę przemykającą chyłkiem przez martwy, biały park. Z chwilowej zadumy wyrwał mnie okrzyk przylatującego wysoko ponad drzewami Pterona. Zadarłem głowę. Pomiędzy bezlistnymi gałęziami ujrzałem szybujący, skrzydlaty cień. Byłem bezpieczny. Te stwory polują na otwartej przestrzeni, najchętniej w pobliżu wysokich bloków. Wyewoluowały chyba z jakiegoś podmiejskiego gatunku drapieżnych ptaków. We Wrocławiu pojawiły się ładnych kilka lat po zagładzie. Ten leciał w stronę osiedla Gaj. W poprzedniej epoce to miejsce znane było z wysokiego stężenia agresywnych blokersów na metr kwadratowy. Dziś było tam niebezpiecznie z zupełnie innych powodów. Straciłem z oczu jego sylwetkę. Miałem nadzieję, że zainteresuje się jadką. Przy głównym wejściu do szpitala. Porwie lub zabije kilku zarażonych. Może im uda się zabić jego. Tak czy inaczej wynik będzie dla mnie korzystny. Ruszyłem dalej klucząc od drzewa do drzewa. Zastanawiałem się, kim byli ludzie atakujący wejście do szpitala. Nieźle uzbrojeni, ale mimo tego zupełnie nieprzygotowani do walki z przeważającymi siłami zmutowanych. Prawdę mówiąc, mnie również zaskoczyła ilość zarażonych, kryjących się w podziemiach lecznicy. Wydawało mi się, że w pierwszych latach po zagładzie miasta ich liczebność wyraźnie spadała, gdyż wykańczały ich mrozy i drapieżniki. Zupełnie nie spodziewałem się, że taka masa tych stworów gnieździ się dość blisko naszej kryjówki. Jednocześnie zdałem sobie sprawę z kilku rzeczy. Po pierwsze moja wyprawa po leki była znacznie bardziej niebezpieczna niż z początku myślałem. Zrozumiałem także, że nie mogę wrócić prosto do domu. Jeśli zarażeni wyjdą w nocy i uda im się podjąć mój trop, będziemy zgubieni. Muszę przeczekać gdzieś do rana, upewnić się, że nie idą za mną. Uświadomiłem sobie również, że nasze schronienie nie jest tak bezpieczne, jak chciałbym wierzyć. Niegdy duża horda zarażonych gnieździ się tak blisko, aż dziwne, że dotychczas nas nie niepokoili. Ich tropy znajdowałem jedynie w parku i w okolicach Instytutu Immunologii. Ślady, które widziałem wcześniej, nie wskazywały również na to, że zarażonych jest aż tylu. Zwykle po tropach oceniałem liczebność grup na kilka, w porywach do kilkunastu osobników. Może reszta polowała bardziej na wschód od szpitala? Pogrążony w niewesołych rozważaniach, dotarłem do częściowo spalonego osiedla przy Wiktora Brosa. Pozostałości tego niegdyś pięknego i drogiego osiedla przy parku wyglądały dziś niepozornie, gdzie niegdzie z pod śniegu wystawały poczerniałe fragmenty murów, niewielkie białe pagórki, kryły wraki samochodów. Tylko kilka domów było częściowo nietkniętych pożogą. Jeszcze zanim wyszedłem z pomiędzy drzew, uważnie rozejrzałem się wokół. Nie dostrzegłem żadnego ruchu, więc szybko opuściłem park. Spalone osiedle nie zapewniało schronienia. Przeciąłem je zdecydowanym krokiem i wyszedłem na ślężną. Niegdyś ruchliwa arteria dziś była tylko kolejną wymarłą drogą. Przysypanych śniegiem aut było tutaj więcej zwłaszcza ustawionych w kierunku wyjazdu z miasta. Tramwaj stojący na przystanku nieopodal był pusty, tylko w kabinie motorniczego szczerzył zęby zamarznięty trup. W tej okolicy sprawdziłem już prawie wszystko. Pierwsze lata po wojnie spędziłem plądrując budynki w pobliżu kryjówki. Zresztą z marnym skutkiem. Przylgnąłem do ściany dawnej lecznicy dla zwierząt, i wtedy mnie olśniło. Nie sprawdziłem tego budynku, więc jest szansa, że nikt inny też tego nie zrobił. Przecież tutaj też mogą być leki, antybiotyki. Zanim wybrałem się do szpitala, należało spróbować szczęścia tutaj. Uznałem, że warto spróbować. Odnalazłem okno na tyłach budynku, ale okazało się zakratowane. Podobnie zresztą jak dwa następne. Trudno. Będzie trzeba głównym wejściem. Wewnątrz lecznica wyglądała kiepsko. Pod ścianami zalegał śnieg, nawiany przez rozbite okna. Sklepik z karmą dla zwierząt był rozgrabiony. Na podłodze walały się rozdarte opakowania. Ktoś musiał być tutaj przede mną, co nie wróżyło zbyt dobrze. Przeszedłem wzdłuż korytarza, zaglądając do bocznych pomieszczeń. W jednym odkryłem zamarznięte truchła w klatkach, nieduży pies i dwa rasowe koty, szkliste oczy, pyski, zastygłe w niemym grymasie agonii. Zwierzaki, o których ktoś zapomniał, zostały tutaj na zawsze. Ruszyłem dalej, zajrzałem do gabinetu zabiegowego, wyważyłem łomem drzwiczki ściennej szafki, w środku znalazłem ampułki z nieznanymi lekami. Zgarnąłem je wszystkie do prawie pełnego już plecaka i wyszedłem z budynku. Zbliżało się popołudnie. Przysłonięte burymi chmurami słońce wyraźnie przesunęło się na zachód, beznadziejnie próbując przebić się przez obłoki. W pierwszym roku po wojnie Wrocław i resztę świata pewnie też, spowijała niemal całkowita ciemność. Wzniesiony do atmosfery pył wojennych eksplozji przysłonił słońce, które wyglądało wówczas jak mała srebrna moneta na dnie wiadra z brudną wodą. Temperatura gwałtownie spadła i świat zaczął się zmieniać. Wtedy chyba wraz z szybkim obumieraniem roślin narodziły się nowe gatunki. Nie tylko Homo novus, ale także te wszystkie pterony Kodiaki, ślepe koty i inne. Natura szukała sposobu, żeby przetrwać, zaleczyć zadane przez człowieka rany. Szperała w bocznych, niekiedy zapomnianych uliczkach ewolucji, wydeptywała nowe ścieżki. Kilka lat później pył zdawał się opadać. Powoli robiło się coraz cieplej. Nadal żyliśmy w krainie wiecznej zimy, ale była to już w miarę znośna zima. Nie wiedziałem, czy ocieplenie będzie trwało, ani co przyniesie. Zapytać też nie było kogo. Mogliśmy tylko trwać, a już samo to wymagało sporo pracy. Za często popadałem dziś w zadumę. Czas na myślenie może jeszcze nadejdzie, teraz trzeba było działać. Potrzebowałem schronienia, miejsca do przeczekania nocy. Jeśli zarażeni będą mnie szukać, to właśnie po zachodzie słońca. Mój wzrok padł na spory budynek wrocławskiego Teatru Pantomimy, nieco odsunięty od ulicy i częściowo ukryty za poczerniałymi martwymi drzewami. Wcześniej nie byłem w tym gmachu. Uznałem, że nie znajdę tu nic ciekawego. Trochę bez sensu byłoby szukać jedzenia w dawnej świątyni sztuki. Teraz, gdy mój plecak i tak był pełny, postanowiłem zanocować w teatrze. Uznałem, że w dużym, osłoniętym od drogi budynku będę miał większe szanse zgubić ewentualny pościg. Oprócz tego teatr był na tyle blisko schronienia, że będę mógł zjawić się tam rano, oszczędzając tym samym nerwów mojej żonie i szybko dostarczyć leki córce. Szybko przeciąłem ślężną, starając się jednocześnie zacierać własne ślady. Śnieg pruszył nieprzerwanie, więc pogoda działała na moją korzyść. Kryjąc się między otaczającymi budynek drzewami, dotarłem do głównych drzwi. Masywne wrota były zamknięte. Mocowanie się z nimi za pomocą krótkiego łomu byłoby skazane na porażkę. Obszedłem gmach wokół i znalazłem boczne wejście. Tutaj drzwi również były zamknięte, ale nie wyglądały aż tak solidnie. Podważyłem łomem jedno ze skrzydeł. Zamarznięty zamek puścił z suchym trzaskiem. W otaczającej mnie ciszy dźwięk zabrzmiał jak wystrzał, a moje serce gwałtownie przyspieszyło. Pchnąłem drzwi ramieniem, uchyliły się z trudem, pokonując opór zgęstniałego na mrozie smaru. Ukryłem się w mrocznym korytarzu i przyciągnąłem skrzydło do siebie. Uszkodzony łomem zamek wprawdzie nie działał, ale przynajmniej stworzyłem sobie iluzję bezpieczeństwa. Rozejrzałem się uważnie, czekając, aż mój wzrok przyzwyczai się do panującego tu mroku. Zamknięte drzwi sugerowały, że nikt od dawna nie był w tym budynku. Możliwe, że stał pusty i nietknięty od czasu zagłady. Wyjąłem z kieszeni napędzaną ręczną prądnicą latarkę, zakręciłem korbką. Śmieszne urządzenie. Kupiłem je kiedyś na stacji benzynowej, czy może? Dostałem gratis od taki plastikowy gadżet. Człowiek nigdy nie wie, co mu się może przydać. Korytarz zalało wątłe światło, wyłaniając kontury mebli. Kilka ławek, jakieś tabliczki na ścianach. Cienie wydłużyły się i zatańczyły, gdy omiatałem latarką przestrzeń wokół. W powietrzu unosił się zapach kurzu, zmieszany z wonią czegoś, czego nie potrafiłem rozpoznać. Budynek wyglądał na opuszczony, ale na wszelki wypadek wolną ręką chwyciłem nóż, postanowiłem zacząć od znalezienia miejsca do spania. Skierowałem się w stronę najbliższej klatki schodowej i zszedłem do piwnicy. W podziemiach zwykle jest cieplej, nie czuć też wiatru wpadającego przez rozbite okna. Jeśli do tego pomieszczenie jest odpowiednio duże i wentylowane, można w miarę bezpiecznie rozpalić ogień. Bez obaw, że ktoś lub coś z zewnątrz dostrzeże jego blask. Drzwi do piwnicy były zamknięte, ale za pomocą łomu szybko sobie z nimi poradziłem. Podziemie było podzielone na dwa duże pomieszczenia, oba zawalone porzuconymi teatralnymi gratami. Jakieś plansze, elementy dekoracji, duże zamknięte skrzynie. Nigdy nie interesowałem się pantomimą, teraz tym bardziej nie zacznę. Światło latarki ślizgało się po pomieszczeniu, gdy nagle kątem oka zobaczyłem stojącą nieopodal postać. Serce gwałtownie podskoczyło mi w piersi. Instynktownie uniosłem nóż i oświetliłem miejsce, gdzie stała. Mimowolnie uśmiechnąłem się do siebie, widząc manekina ubranego w balową suknię. Ze strony tej damy nic mi chyba nie grozi. Dokładnie obszedłem oba pomieszczenia piwnicy, nie znajdując niczego niepokojącego. Odkryłem ślady bytności szczurów, co dodatkowo mnie uspokoiło. Jeśli są tu gryzonie, to na pewno nie ma ślepych kotów. Oczyściłem kawałek podłogi w rogu pomieszczenia, przygotowałem miejsce na niewielkie ognisko. Połamałem jedną z drewnianych skrzyń na opał. Z kawałków szmat będących kiedyś elementami scenografii zrobiłem prowizoryczne posłanie. Schowałem plecak, ale postanowiłem jeszcze nie rozpalać ognia. Chciałem rozejrzeć się po budynku. Skoro nikt go nie splądrował, może znajdę coś ciekawego. Warto też przy okazji wejść na dach i sprawdzić, czy zarażeni nie idą moim tropem. Opuściłem piwnicę, kierując się na górne piętra. Stwierdziłem, że zacznę od wypadu na dach. A później schodząc w dół będę przeszukiwał budynek. Dzięki temu od razu dowiem się, czy jestem tu w miarę bezpieczny. Szybko pokonałem pogrążone w półmroku dwa piętra i odnalazłem wyjście na dach. Wyłamałem niewielkie drzwiczki, uchyliłem je i wyjrzałem ostrożnie. Szarzejąca okolica była pogrążona w ciszy. Nie dostrzegłem żadnego ruchu. Ostrożnie wychyliłem się bardziej, zlustrowałem niebo, ale tam również nie dostrzegłem zagrożenia. Odczekałem jeszcze kilkadziesiąt uderzeń serca i wyszedłem na płaski dach. Położyłem się na brzuchu i podpełzłem do krawędzi. Z tej wysokości śnieg i drzewa parku Skowroniego tworzyły czarno-biały wzór. Przez kilka minut leżałem, wpatrując się w niego, lecz na szczęście nie zauważyłem śladów pogoni. Powoli zaczynałem wierzyć, że wyjdę cało z tej awantury. Przez głowę przeszła mi myśl, żeby jednak zaryzykować powrót do domu jeszcze dzisiaj. Szybciej mógłbym podać leki Julce. Kasia też na pewno się zamartwiała. W końcu to miał być jednodniowy wypad wahałem się chwilę, ale uznałem, że powrót teraz wiązałby się ze zbyt dużym ryzykiem. Zarażonych nie widziałem, ale blade słońce jeszcze nie zaszło. Jeśli wyruszą moim tropem pod osłoną nocy, lepiej nie prowadzić ich wprost do rodziny. Niebezpieczeństwo pogoni było wprawdzie niewielkie, sądziłem, że strzelanina i jadka przy głównym wejściu skutecznie odciągnęły ich uwagę. Niemniej strzeżonego pan Bóg strzeże. Chyba, że zginął w ostatniej wojnie. Kolejny już raz od czasu zagłady pomyślałem, jak wiele luksusów braliśmy kiedyś za coś oczywistego. Na przykład takie telefony komórkowe. Ile dałbym teraz, żeby móc zadzwonić i powiedzieć żonie, słuchaj, sprawy się przeciągnęły, ale jestem cały, wrócę rano, ucałuj ode mnie Julkę. Zadowoliłbym się nawet durnym SMS-em. Chociaż kiedyś ich nie lubiłem. Westchnąłem ciężko i poczołgałem się z powrotem do budynku. Pobieżnie przeszukałem górne piętro teatru, salki wykładowe, pomieszczenia do prób, jakieś gabinety. W pokoju wyglądającym na garderobę znalazłem stylowy damski kapelusik z piórkiem, który zabrałem ze sobą. Kasi na pewno się spodoba. Rozejrzałem się nieco dokładniej. W jakimś kufrze odkryłem dwie śmieszne teatralne maski i trzy lalki, pacynki. Wziąłem je ze sobą z myślą o Julce. Przydaje jej się coś nowego do zabawy, kiedy już wzdrowieje. Pierwsze piętro teatru nie kryło niczego ciekawego, więc szybko zszedłem na parter. W pomieszczeniu wyglądającym jak połączenie kuchni z pokojem socjalnym odkryłem prawdziwy skarb. Pokryty szronem, nietknięty automat z przekąskami, zamrożone batony, paczki ciastek, a nawet zupki instant wszystko na pewno przeterminowane, ale nie sądziłem, żeby dało się zatruć batonem, który kilka lat był zamrożony. To, co kiedyś nazwalibyśmy śmieciowym jedzeniem, dziś stanowiło wartościowy dodatek do diety. Zacząłem przeszukiwać szafki. Tyle jedzenia. Nie zmieściłoby się do mojego wypchanego po brzegi lekami plecaka. Trafiłem na dużą płócienną torbę i z miną zwycięzcy rozbiłem łomem przeszkloną ściankę automatu. Oszronione szkło z brzękiem posypało się na podłogę. Zawsze chciałem zrobić coś takiego. Bezładnie pakowałem zdobycz do torby, zupełnie bez sensu, spiesząc się, jakby ktoś miał mnie przyłapać na okradaniu automatu. Zabrałem jeszcze znaleziony w jednej z szafek niewielki garnek i ruszyłem w kierunku piwnicy. Zatrzymałem się przy tylnych drzwiach teatru i nabrałem do rondla trochę śniegu. Zadowolony z łupów zszedłem do tymczasowej kryjówki. W moim kącie rozpaliłem niewielkie ognisko. Dym ulatywał w stronę klatki schodowej, więc zatrucie czadem raczej mi nie groziło. Otuliłem się szmatami, roztopiłem śnieg w rądlu. I rozrzutnie rozpuściłem w nim zawartość dwóch torebek zupek błyskawicznych. Dziś na kolację, żurek z grzankami. Siorbiąc gorącą chemiczną zupkę, rozmyślałem o rodzinie. Kasia pewnie kładzie już Julkę spać, zamartwiając się o mnie. Na szczęście jedzenia im nie brakowało. Jutro, zaraz po wschodzie słońca, wyruszę do domu. Zamierzałem czuwać całą noc ale zmęczenie i gorący posiłek zrobiły swoje. Zapatrzony w ognisko zasnąłem na siedząco, słuchając cicho trzaskania.